Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. To już, moi drodzy, 39 odcinek. Na razie jest jeszcze w miarę jasno, więc może spać iść nie będę. Tutaj jest Fabio na górze. A tutaj na razie nikogo nie ma. Mamy bagienne ziele. Bo jestem złodziejem i proszę się odczepić. Czego tu pilnujesz? Nie twój interes. Ja... Nie. Ale... Nic z tego. Której części nie zrozumiałeś? Idź stąd. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zrozumiano? Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Kurde, no... Widać, no mamy maga wody, no co mam wam powiedzieć. Skradasz się jak jakiś złodziej. Dobra, pogadajmy z Fabio. Czego tu chcesz? Zgubiłeś się? Zjawiają się tutaj tylko niewolnicy i koczownicy, a ty nie wyglądasz na niewolnika. A ty co robisz na tym odludziu? Ja? Jestem tu szefem. No dobrze, moi chłopcy nie należą może do elity. Mam kilku strażników, orka i wiecznie naćpanego gladiatora. Ale do cholery hodujemy tu najlepsze bagienne ziele na całej pustyni. I mam ogrodnika. Zuben ma ogrodnika? Albo król Robar? Nie sądzę. Rozumiem. Macie tu jakąś arenę? Jasne. Wykopaliśmy specjalną norę. Jeśli zechcesz walczyć, daj mi znać. Wszystko w porządku? Zostaliśmy zaatakowani. Jak sądzisz? Wszystko w porządku? Znów spokój? Tak. Ale to cisza przed burzą. Na czele koczowników stał Szakior. I założę się, że nadal jest w okolicy. Mhm. Co wiesz o tym całym Szakiorze? Niewolnicy nazywają go lwem. Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest w pełni człowiekiem. Że to druid. A ty w to wierzysz? Widziałem go w walce. I uważam, że to świetny wojownik. Tak, miał lwa u swego boku, ale to nie znaczy, że jest niepokonany. No, to chyba nie będę pytać. Przysłał mnie Sancho. Czyżby? A czego tym razem chce ta nadęta świnia? Chcę wiedzieć, gdzie jest jego złoto. Zaglądałeś do tunelu? Co się stało? Koczownicy porwali wszystkich niewolników. A bez niewolników nie będzie żadnego złota. Przekażę mu to. Tak, zrób to. Jeśli chce swoje złoto, niech sam popracuje kilofem. Masz więźnia. Dokładnie. Mam więźnia. I dopóki to ja mam klucz, nikt nie będzie z nim rozmawiać. Kim jest twój więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. Nie, nie powiem ci, kim jest mój więzień. Zbyt wiele osób już to wie. A teraz przestań wreszcie wtykać nos w cudze sprawy. Chcę walczyć na arenie. Jasne. Możesz walczyć z grubuzem albo mamukiem. Więc chcę walczyć z... Nie, to tak nie działa. Najpierw musisz wygrać z mamukiem. Potem zmierzysz się z grubuzem. Dobra, to może nie rozpoczynajmy kolejnego zadania, chyba że... Nie, no dobra, możemy w sumie. Pozwól mi walczyć z mamukiem. Dobrze. Bardzo proszę. Ale nie wiem nawet, czy mamuk w ogóle nadaje się do walki. Od kiedy Rasul zaczął hodować to zielsko, przez cały czas chodzi naćpany. No cóż, nic mu się nie stanie od paru kuksańców. Postaraj się zaciągnąć go na arenę. Dobra, no o Szakiora się pytać nie będę, bo to jest trochę głupie z mojej strony. Co? O co chodzi? Zmierzymy się na arenie. Co? Na arenie? A nie wolałbyś sobie zapalić? Dość już wypaliłeś. Hej, spokojnie, ojcze irytacji. Dalej, jazda. Chyba nigdy nie byłeś naćpany, co? Ojcze abstynencji. Skoro nie chcesz wejść na arenę, będziemy się bili tutaj. Dobra, dobra, już idę. Jestem taki zestresowany. No niech będzie. Ojeju.
W sumie w Lago się całkiem fajnie zdobywa reputację. Lubię to miasteczko, bo jest takie bardzo... Pokaż, co potrafisz. Wiecie jakie. Mamuk jest całkiem silny. Dobra, nie, jednak to cofam. Mikstura lecznicza. Kurde, nawet na arenie bagienne ziele rośnie, nie? To ja też bym była naćpana po takim czymś. Ojeju. O, mogę sobie zebrać stąd ziółka. Następnym razem poślę cię do piachu. Człowieku, łeb mi pęka. Jesteś wreszcie zadowolony? To była dobra walka. Tak. A przynajmniej dla jednego z nas. Położę się teraz na trochę. Co tu robisz? Najchętniej niczym. Czemu miałbym cokolwiek robić? Człowieku, ziele bagienne rośnie tu dosłownie wszędzie. To spełnienie moich marzeń. Wiesz, kto jest waszym więźniem? Kto, ja? Nie, nic nie wiem. Dalej, nikomu nie powiem. Człowieku, może i palę za dużo zielska, ale nie jestem idiotą. Co chcesz w zamian za zdradzenie mi tożsamości więźnia? Wiesz, nie ma nic, co mógłbyś dla mnie... Ale zaraz, czekaj. Fabio, nie chciałbyś przypadkiem, żebym... co on chciał? Żebym... Przestał palić zielsko? A, teraz pamiętam. Miałem się zająć topielcami na wybrzeżu. Więc przynieś mi skóry i szpony topielców. Powiedzmy, po 10 sztuk. Pokażę je Fabio. A w zamian zdradzę ci imię więźnia. Zgoda? Gdzie mogę znaleźć topielce? Na wybrzeżu. Wystarczy się przejść po okolicy. Jest ich tam pełno. A jeszcze jedno. Musisz mi przynieść wszystkie trofea naraz, bo zapomnę, ile mi już dałeś. Mhm. Dobra, to idziemy chyba zapolować od razu. Przy okazji weźmiemy tutaj od Rasula też jakby zadanie. Z góry przepraszam za moje świnki morskie. One się zaczęły coś ostatnio znowu kłócić i się tak zastanawiam, o co im chodzi. W ogóle są trochę nerwowe, bo musimy je teraz leczyć. Jeżeli chodzi o takie, wiecie, weterynaryjne sprawy, no to niestety, ale ze stresu, czy nie wiem z czego, dostały grzybicy skóry i teraz jeździmy z zamianem non-stop do weterynarza. O, i tak praktycznie co tydzień. Ej, ty! Co się tak skradasz? Ale to masz dziwny głos, gościu. Ja tylko bagienne ziele sobie zbieram, bo w sumie... Dlaczego nie? Ej, ty! Co się tak skradasz? Bo mogę. Co tu uprawiasz? Bagienne ziele, przybyszu. Czyste, wspaniałe bagienne ziele. Proszę, spróbuj. Sprzedaję je też w paczkę. Jest wysoki popyt na ten towar. Nie strać szansy, by zabrać go ze sobą. Każdy, kto go raz posmakował, zapłaci fortunę, byle go tylko znowu zakosztować. Dobra, od razu... Pokaż mi swoje towary. Od razu kupimy jedną paczkę. Bo się nam przyda. Myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnach. Wszyscy tak myślą, ale rozejrzyj się dookoła. Rośnie szybciej niż potrafię je spalić. Warunki są tu idealne. Mnóstwo słońca, świeże wiatry. Pyłki kwiatowe rozwijają się w tych warunkach doskonale. Co kilka tygodni mogę przeprowadzać kolejne żniwa. O ile rzecz jasna, do towaru nie dobiorą mi się krwiopijcy lub koczownicy. Krwiopijcy lubią bagienne ziele? Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą, co dobre. Już kilka razy traciłem przez nie moje zbiory. Może powinienem się zająć dla ciebie krwiopijcami? Stary, aż się bałem poprosić. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego bagiennego ziela z Lago. Ktoś,
kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, zapal sobie. Powoli, spokojnie. Te bestie bez twojego udziału niestety nie odlecą. Zapomniałam, że on nam daje paczkę. Ale wydaje mi się, że jeszcze nam się przyda. Sporo wiesz o roślinach. Nie tylko. Także o miksturach. Mieszkałem kiedyś w Ben Erai. Eusebio wiele mnie nauczył. No, to brzmi logicznie. Co wiesz o koczownikach? To łobuzy. Uwolnili niewolników i ukradli moje zbiory. Pewnie rozumiem to, ale kilku z nich stratowało moje rośliny. Przeklętniki! I nie uwolnili cię? Uwolnić mnie? Kto by się wtedy zajmował roślinami? Ja się nigdzie nie ruszam. Mam tu dość roboty. Wiesz cokolwiek o więźniu? Poważne pytanie. Więc co wiesz? Wiem tylko, że Fabio nie życzy sobie żadnych kłopotów. Właśnie dlatego nie chcę, aby ktokolwiek o tym gadał. Więc nic nie wiesz? A co sobie myślałeś? Jestem tu ogrodnikiem. Nie katem. Okay. Dobra, towary mamy z głowy. A ile mam wytrychów, tak żeby później nie było problemów? 88. Dobra, starczy. To co? Może pójdziemy się przykimać? Bo jest troszeczkę... Już się robi taki... Niech to szlak. Czego chcesz? No to se poszłam spać. Taki wieczór się robi. Ty nie masz łóżka. A tu nie było? Nie, ale chyba Fabio ma łóżko u siebie. Dokładnie. No i spoko. Mamy poranek. A, więc Mamuk dostał od ciebie lanie. Ale zaraz, czy ty w ogóle zapłaciłeś za tę walkę? No, nie zupełnie. Cholera. Ciągle o tym zapominam. Nic dziwnego, że wysłali mnie na to odludzie. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. Chcę walczyć z Grubuzem. Hej, ten ork jest naszym gościem i sporo zapłaciłem, żeby mieć pewność, że tu zostanie. Jeśli zdołasz go pokonać, będzie mnie to kosztować jeszcze więcej. I to ty za to zapłacisz. To znaczy, że nie mogę tu nic wygrać? Ale oczywiście, że możesz wygrać. Całą paczkę doskonałego bagiennego ziela. No i po co ja kupiłam? Chcę walczyć z Grubuzem. Dobrze, ale załatw to bezpośrednio z nim. I pamiętaj, nadal jest mi potrzebny. Dobra, no to zostawimy to tak jak jest. Wiecie, to jakoś tam mnie nie boli te 360 sztuk złota, no bo błagam. Co to jest tak naprawdę? Walczmy na arenie. Naprawdę tego chcesz, Mora? Zapłaciłem za to. Zapłaciłeś, żebym spuścił ci lanie? Taka głupota zasługuje na karę. Walczmy. Mhm. Zaraz zobaczymy, co na karę tutaj zasługuje. I zaraz pójdziemy też ogarniać te zadania, które tam są. Nikt mnie nie pokona. Mhm. Mówiłeś coś? No dobra, ej! No co jest? Da się opuścić tę arenę? Chyba nie. Orkowie coś mnie za bardzo biją. Nie podoba mi się to trochę. O, proszę bardzo, zaraz będzie nowy poziom. Damy sobie wtedy w siłę. Moje gnaty. Och, Mora, dobry z ciebie wojownik. Jakby to powiedzieli asasyni, jesteś synem walki, Mora. Znasz się trochę na walce, prawda? Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek, Mora. Mhm. Co tu robisz?
Wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Dolok kazał mi je odnaleźć. Co, sądzisz, że w Lago są jakieś artefakty? Nie, Mora, ale jest tu ktoś, kto może coś o nich wiedzieć. A kto to taki? Fabio złapał Morę. Jeśli coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Wiesz, kim jest więzień? To Mora. Znasz jego imię? Ile mor, tyle imion. Nie pamiętam ich wszystkich. Rozmawiałeś już z więźniem? Tak, ale nic nie powiedział. To twardy starzec. Rozumiem. Nauczysz mnie walki? No, tylko siłę. Tak jak myślałam. Dobra, no to co? Chyba pójdziemy tutaj już na to wzgórze. Tylko jeszcze ogarniemy sprawę z walką, że nam się udało. Pokonałem Grubuza. Tak, jasne. Proszę, weź tę paczkę bagiennego ziela. Jest warta więcej niż przypuszczasz. Dobrze, pięknie. To w sumie, jak już tutaj jesteśmy od razu, to możemy się nauczyć siły u Grubuza. I zaraz wejdziemy na tą górkę. Dobrze. No to od razu damy sobie... wszystkie punkty. Super. 230 siły. Jak dla mnie, idealnie. To co, idziemy trochę zapolować. Tu będzie troszkę jazdy. No właśnie, tu jest dużo tych paskud. Dobrze jest się kręcić wokoło. No i wyobrażacie sobie tutaj bić się bez posiadania odporności na trucizny? No bo ja niekoniecznie. W sumie zadanie z krwiopijcami już zaliczyliśmy, można powiedzieć. Chociaż nie powiem, to nie są wszystkie. Chyba. Zresztą widać było, że jest ich więcej trochę. Sporo tych paskud tutaj ogółem. O, cześć. Jeszcze jeden. Okej, są szpony. I skóra też jest. Tu warto w sumie chyba pospacerować. O, proszę bardzo. Szczaw królewski nawet mamy. Co prawda tutaj już chyba nie będzie nic. O, są jeszcze topielce. Skoro są, no to... pobijmy ich jeszcze trochę. Widzę, że tu dużo tego. No jeszcze za mną są. Wiecie, to jest exp, więc nie ma co marudzić. Co prawda pewnie połowę z nich nie zbiorę. Ale troszkę pozabijałam.
Dobra, nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Kurde, to można dalej tymi górami iść, co ciekawe. Tylko, że tutaj chyba już nic nie ma. W teorii, chociaż tu jest takie wybrzeże. Ale to jest bardziej na dole, ciekawsze są rzeczy. Okej, aż na chwilę nas ścięło. Dobra, tu będziemy schodzić z góry. No wiem już mniej więcej, w którym jesteśmy miejscu. No i tam już są też topielce. Coś mi innego zaznaczyło jeszcze. Nie, no topielce, dobra. Ale my chyba wrócimy teleporterem po prostu do Lago. Już tak nie przesadzajmy. Chodźmy oddać to, co trzeba. Niech to szlak. Czego oto chcesz? Trofea stopielców. Dzięki, stary. Niezły z ciebie zawodnik. A teraz gadaj, co wiesz? A co byś powiedział, gdybym nawet nie znał tożsamości naszego więźnia? Nic bym nie powiedział. Po prostu zrobiłbym ci wielką, wielką krzywdę. Tylko żartuję, stary. Więzień jest magiem wody. Jest w dość podeszłym wieku. Nazywa się Watras. No, to teraz wiesz już wszystko. Widzisz? To nie było takie trudne. Ale uważaj. Jeśli Fabio dowie się, że ci powiedziałem, obaj będziemy w tarapatach. Miej się zawsze na baczności. Okej, my chyba możemy to skonfrontować z Fabio. Tak jest. Wiem, kim jest twój więzień. Naprawdę. I kim według ciebie jest? To Watras, mag wody. Świetnie. A skąd to wiesz? Mamuk mi powiedział. Nie dość, że ciągle naćpany, to jeszcze głupi. Gdybym go zabił, brakowałoby mi jednego wojownika. Nie stać mnie na to. Otaczają mnie idioci, ale są mi potrzebni. No cóż, przynajmniej mam ogrodnika. I tyle. Mamy oko na wszystko. No tyle. Już po krwiopijcach. Więc moje następne żniwa są bezpieczne. Weź paczkę bagiennego ziela. Ojcze rozluźnienia. Super. I czy my jeszcze jakieś questy zostawiliśmy tutaj? Chyba nie. Fajnie, że się udało mieć Expik. Tu chyba w quest packu były krokodyle dodane. I content modzie oczywiście, bo nie wiem, który dodaje co. No ale tak, Lago ogarnęliśmy. Idziemy w takim razie do Ben Erai z powrotem. Gdzie jeszcze jest Ben Erai? Tutaj. No, spoko. Byłem w tunelu w Lago. Niewolnicy dalej tam są? Nie. Lago zostało napadnięte przez koczowników. Niewolnicy zniknęli. Na wściekły oddech Beliara. Mam już tego dość. Ożywieńcy w Bensali, koczownicy w Lago. Cały świat oszalał. Nie powinienem ci płacić za takie informacje. Ale oczywiście do końca. Ożywieńcy w Bensali? Nie słyszałeś o trupach powstałych z martwych? Nic o niemogących zaznać spokoju przeklętych zmarłych? Nie rozpraszaj się tym. Masz tu aż nadto zadań. Zostań tutaj. Trzymaj się z daleka od Bensali. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Ponownie zajmiemy tunel, rzecz jasna. Nie możesz się doczekać roboty. Idź do Vasco. Niech wypożyczy ci kilku niewolników, byle nie najlepszych. Okej. No to zróbmy to.
Sancho mnie przysyła. Mam zabrać dwóch niewolników do Lago. Do Lago? I pewnie produkcja nie może ani trochę zwolnić. Dobra. Słuchaj, weź tego wynędzniałego. Poradzimy sobie bez niego i jego towarzyszy. A, jeszcze jedno. Skoro i tak zmierzasz do Lago, może przyniesiesz mi paczkę bagiennego ziela? Dobrze ci za nie zapłacę. Oto twoja paczka bagiennego ziela. Doskonale, ojcze uczynności. Pozwól, że okażę ci moją wdzięczność. To mnie znowu sporo kosztowało. Ciekawe. Co? Dość długo pracowałem dla Sancha. Pewnie to on zajmuje się daniną dla Zubena. Jednak możesz mi wierzyć, wystarczająco dużo zostaje dla niego. Do czego zmierzasz? Mógłbym wysłać cię do Bragi, do handlarza niewolnikami, z ogromną sumą pieniędzy. I? Oczywiście tylko na niby. A po drodze zaatakowaliby cię koczownicy. Jeśli taką właśnie historyjkę usłyszy Sancho, dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Jesteś pewny, że mi uwierzy? Gdybym nie był pewny, to w ogóle bym tego nie proponował. Pomyśl o tym. Jedno małe kłamstwo i możemy zaczynać interesy. No tak, brudne sprawki. No prawda jest taka, że to zadanie nie wnosi kompletnie nic, tylko jest dla nas takim zarobieniem trochę pieniędzy, więc możemy w sumie Sancha okłamać. Miałem kupić niewolników dla Vasco, ale mnie napadnięto. Och nie! A złoto? Zgadza się, skradzione. Przeklęci koczownicy! Są gorsi od wszystkich pustynnych pełzaczy! O, Beliarze! Pokaraj ich swym gniewem! No i to jest w sumie wszystko. Jakbyśmy go wydali, to też nie ma żadnej reputacji za to ani nic. Dobra, Sancho kupił naszą historyjkę. A nie mówiłem? Oto twoja działka. Od tej pory nie wspominajmy już o tej sprawie ani słowem. No i pięknie. To co, idziemy ogarnąć ten tunel, tak już do końca. Weźmiemy sobie niewolników i pójdziemy. A najbardziej to jednego. Wyglądasz dość... chuderlawo. No cóż... owszem. Od tygodni pracujemy w tunelach. Jestem u kresu sił. Ale tak to już jest. Niektórzy mają miecze, a inni kilofy. Weź swoich towarzyszy i chodźcie ze mną. Oczywiście. Skoro jeszcze żyjemy, to można nas zmusić do cięższej pracy. Zabiorę cię stąd. Dobrze! Jak dla mnie dziwne jest to, że on jest taki nagle, wiecie, ochoczy pod sam koniec, nie? Dobra, chodź ze mną, przejdziemy tędy. Chyba sobie dasz radę, nie? Nie dasz sobie rady? Od kiedy? Dobra, to chodź tędy. Ale dziwnie. No nie, już widzę, żeby nie dał rady jednak tamtędy przejść. Zastanawiam się teraz, jakby to rozegrać wszystko. Zaprowadzimy tego niewolnika i tak, w sumie w Lago mamy sprawę zamkniętą. Ewentualnie została nam kwestia w Lago z Shakiorem. Tylko, że ja Shakiora oczywiście zabijać nie będę. To będzie bardziej kwestia odbicia Lago i zastanawiam się, czy tego nie zrobić jeszcze w dzisiejszym odcinku. Bo jest to miejsce bardzo proste do odbicia. Wiemy, że tam jest Watras, czyli wypadałoby go uwolnić stamtąd. I są dwie opcje na to, z czego i tak obie kończą się w sumie rewolucją. Jedna jest taka, że kradniemy od Fabio klucz, bo on ma go chyba przy sobie. Albo u siebie w pokoiku. To musimy sprawdzić teraz, jak będziemy. I Watras nam albo pomaga, albo nie. A może są dwa egzemplarze kluczy? Zaraz sprawdzimy, czy ma u siebie w pokoju.
Jak nie, to znaczy, że ma przy sobie i przydałaby się w tym wypadku kradzież. Co ty robisz? No i dobra, jesteśmy w tunelu. Tutaj nic oprócz roślin nie ma. Jesteśmy na miejscu. No świetnie. Będziemy dalej machać kilofami. Wiesz co, po prostu sobie stąd idźcie. Co? Słuchaj, ledwie żyjemy, więc przestań się z nas nabijać. Nie, mówię poważnie. Jesteście wolni. Sio! Sio! Hej, przyjacielu. Znikamy stąd, zanim zmienisz zdanie. Że co? A z jakiej racji? Lepiej już sobie idź! Gdzie... Co tu się stało? 15:16. I czemu tak? Ej, ja nie rozumiem chyba trochę. Czemu ja mu mówię, żeby sobie stąd poszedł? Coś mi tu nie pasuje. Czemu to zadanie jest nagle anulowane? Nie rozumiem. Normalnie mamy wybór. Możemy powiedzieć, że idźcie sobie, albo powiedzieć, no, do roboty, nie? Nie rozumiem. Jesteś. O, widzę, że musieliśmy wejść głębiej. Zabierać się do roboty. Dobrze, już się zabieramy. No przecież ja nie chcę, żeby to zadanie było niewykonane, no już bez przesady. Dobra, to chyba tak, wracamy do Ben Erai z powrotem. Jak my w ogóle z czasem stoimy? No, tak, że na pewno Lago to dzisiaj nie odbijemy. Ani Ben Erai. Wziąłeś niewolników? Tak, są w Lago. Doskonale. Mam nadzieję, że wciąż można tam pozyskiwać złoto. Oto twoja zapłata. Masz dla mnie jakieś inne zadania? Nie. Byłeś mi bardzo pomocny. Sądzę, że możesz spokojnie zapuścić się głęboko na pustynię. Z twoją pomocą na pewno. Rozumiem. Dobrze. Moje wpływy nie docierają wprawdzie aż do Isztar, ale i tak mogę ci pomóc. Mag Sigmor z Bakareszu wciąż jest mi coś winien. Dostaniesz list do niego. Może to ci pomoże. Powodzenia. No tak, to się nam przyda do reputacji, jeżeli chodzi o kwestie asasynów samych w sobie. No tak, i to jest to, co nam w sumie zostało. Lago można by było odbić. Ben Erai w sumie również, bo tu jest Lukar, który by chętnie nam pomógł. W ogóle jak my stoimy z reputacją w Ben Erai? Mamy 45. No prawda jest taka, że trzeba by było zabić na pewno Lukara i zabić koczowników. Jednego możemy zabić na pewno. I to jest oczywiście... typowo jeden typek. Tylko ja zapomniałam sobie, gdzie oni mają swoją kryjówkę. Chyba gdzieś tutaj można ich znaleźć. Tak jest, mamy je z pasa. To możemy zrobić nawet bez brania zadania, bo oni i tak są negatywnie nastawieni. Nie trafiłam. Przestań! Natychmiast! Dobra, Jespas już nie żyje. Dobra. Ajajaj. Co jest? Dobra, pożyjemy, zobaczymy. Pij szybko. Ani kroku dalej. Dziękuję, że poczekaliście. O,
dobra. Co ty, typie, robisz? No i po rabusiach. No i jest pas jako pierwszy padł. Miał sztabę magicznej rudy. Właśnie, przypomniało mi się coś. Możemy ogarnąć sprawę z Ramirezem. Co tak nagle przycięło? Było dziwne. Możemy sprawę z Ramirezem rozwiązać. I żeby to zamknąć. Bo ja ostatnio powiedziałam, że nie możemy tego jeszcze zrobić. Ale prawda jest taka, że możemy, tylko ja nie pomyślałam. Dlatego wracamy do Mora Sul. I porozmawiajmy sobie z Masilem. To powinno pomóc. Skąd masz tę surową rudę? Ręka rękę myje. Sprzedał mi ją niejaki Hasan, asasyn. No i to jest wszystko, czego potrzebujemy. Jeszcze tylko kwestia, czy Ismael może mi coś powiedzieć na ten temat. Wiedziałem, że tak będzie. Skąd masz tę surową rudę? Nie pamiętam, synu wścibstwa. Jestem tylko ubogim kowalem. Moje kieszenie są puste. Przypomniałeś sobie coś na temat rudy? Zabawne. Teraz, kiedy o tym wspomniałeś, faktycznie coś mi się przypomniało. Sprzedał mi ją asasyn Hassan, ale opuścił miasto jakiś czas temu. No i dobra, i tutaj się dowiedzieliśmy, że go na pewno nie ma w mieście. Nic w sumie za to nie dostałam, ale nie czuję jakiegoś ubytku pieniędzy. Więc już bez przesadzania może. To zróbmy, wiecie co, tak. Wyjdziemy sobie tędy. Ja się zamienię poza miastem w krwiopice i tam podlecimy. No, zapomniałam, że mamy akrobatykę. No tak, faktycznie. Lecimy w stronę ruin. Krwiopisem jest najszybciej i najwolniej się zużywa wytrzymałość. Powiedziałam najszybciej czy najwolniej? Najszybciej. A najszybciej się... Najwolniej się zużywa wytrzymałość, a najszybciej się lata. Dobra, chyba się poprawiłam. Witam, jaszczury. Witam też zębacze. Myślę, że tędy możemy pofrunąć. Tu były pełzacze. Tu dalej są pełzacze. Tu są jakieś jaszczurki. Te sprawy. Kolejne jaszczurki, ognisty golem. I szakale. Co mnie atakuje? Chyba już nic. No witam serdecznie. Wiem, że to ty ukradłeś sztabki rudy. Tak właśnie powiedział Ramirez. W zasadzie wydaje mi się, że były to jego ostatnie słowa. Potem już tylko krzyczał. Gdzie są sztabki surowej rudy? Jakiś czas temu je sprzedałem. Ha! I dostałem za nie niezłą sumkę. Ale nigdy go nie znajdziesz. Pomszczę Ramireza. Tylko spróbuj. Zaraz zginiesz. Wyślę cię na łono. No tak, i oczywiście tutaj. Dobra, robimy F5. Ejdź. W
Musimy jeszcze znaleźć jedną osobę w sumie. Dobra, bo ty już mnie denerwujesz, wojowniku. Następną walkę wygram. Na pewno. Dobra, dobijamy. Następną walkę wygram. Nic nie powiesz? Odłóż broń. Nikt nie będzie mnie... Oj, typie. Nie trafiłam. Dobra, z nimi się już pogadać nie da. Mamy list Hassana. Czy coś jeszcze ciekawego tutaj jest? Jest nóż. I to wszystko. Wiecie co? Chodźmy. Albo nie, inaczej. Najpierw ten list. N. Odszukaj je i zdobądź N. Czy ja mogę chwilowo się udać do Morasul? I powiedzieć coś Ningalowi? Czy ja wiem? Czy niekoniecznie? To się nie może powtórzyć. Jak nie, to nic się nie dzieje. Bo to jest rzecz, którą jeszcze musimy dopracować. Chyba. Wiem, kto zamordował Ramireza. Kto za to odpowiada? Asasyn imieniem Hassan. Hassan. Pracował dla Nerusula, który przebywa obecnie w Isztar. Dostań się do Isztar i naprostuj tego Nerusula. Wspomogę cię wpływami Zubena. Nic więcej zrobić nie mogę. Zakładam, że Hassan poniósł sprawiedliwą karę za swe czyny. Zająłem się Hassanem. W takim razie śmierć Ramireza została pomszczona. Dobrze. Proszę, weź to złoto. Zasłużyłeś na nie. Co konkretnie mam zrobić z Nerusulem? Dowiedz się, kto stoi za kradzieżą rudy. A jeśli okaże się, że to on? Wtedy daj mu ostateczną nauczkę. Moi ludzie może i są łaknącymi złota sukinsynami, ale nigdy nie pozwolimy, aby przeklęci złodzieje tacy jak Hassan zyskali bogactwo i potęgę. Co do wstępu do Isztar. Jeśli nadal będziesz pracować tak jak w Morasul, wkrótce uzyskasz audiencję u Zubena. Przekonaj kilku innych magów, a uzyskanie wstępu do Isztar stanie się formalnością. No tak, jasne. Najwyżej zabijemy jakiegoś maga wody. Żeby tylko i wyłącznie wejść takiego, wiecie, najmniej potrzebnego. Na przykład Kronosa, który nic nie wnosi, albo... Nie no, szczerze to Kronos jest najlepszym takim magiem, bo nic nie wnosi. Ani fabularnie, ani zadaniowo, ani nic. Więc chyba Kronos będzie musiał umrzeć. No i co? I nie wiem, co możemy zrobić. Moi drodzy, to chyba by było wszystko na dzisiaj. Ja już Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku możemy oswobodzić Lago. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale tutaj na górce jest Shakior i moglibyśmy z nim napaść na Lago. W sumie Lago jest już takim miastem, że nic tutaj więcej nie ma w sumie do zrobienia. Możemy Watrasa uwolnić, jak go uwolnimy, to możemy go zabrać do Asaru? Nie do Asaru. Do tego drugiego gościa, który też jest właśnie asasynem i tam potem im możemy pomóc. No ogółem się kręci ten koczowniczy taki wtedy tryb zadaniowy. Tak, żebyśmy tak mogli chyba zrobić. Trzymajcie się w takim razie i do kolejnych odcinków. Cześć!